1 lipca tramwaj powrócił na ulice naszego miasta, a 1 września w dworze Kapituły Krakowskiej odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji pod nazwą Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabieńce-Ksawerów. Była to okazja do podsumowania inwestycji, która rozpoczęła się podpisaniem umowy z wykonawcą we wrześniu 2019 roku. Efektem projektu jest kompleksowa modernizacja linii, po której kursuje tramwaj numer 41. Miasto Pabienice wspólnie z naszym partnerem gminą Ksawerów podpisaliśmy umowę w formie Zaprojektuj Wybuduj z konsorcjum składającym się z Progregu Infracity, Włodana i MPK Łódź. I rozpoczęliśmy budowę. Szanowni Państwo, to największa inwestycja w dziełach historii miasta Pabienic. To inwestycja, dzięki której wybudowano ponad 9 km nowych torów tramwajowych. To inwestycja, dzięki której jest nowa trakcja tramwajowa. Są nowe przystanki, są nowe chodniki, jest cała infrastruktura drogowa oraz jest wybudowana ścieżka rowerowa. To również maty antywibracyjne, które zostały zastosowane w torach tramwajowych. To również przebudowany most, ale to również nowe miejsca, zieleńce tak zwane, w których zasadziliśmy ponad 4,5 tysiąca nowych krzewów i bylin oraz również ponad 50 nowych drzew. Szanowni Państwo, to inwestycja, dzięki której wydobyto z naszej ulicy Zamkowej ponad 70 tysięcy artefaktów. To inwestycja, dzięki której odkryto bombę z czasów II wojny światowej. To inwestycja, dzięki której odkryto niedaleko tutaj wymoszczenie mostu. To odkryto również grunty nierodzime, na których miasto Pabienice praktycznie zostało wybudowane. Szanowni Państwo, ale to przede wszystkim inwestycja, która przypadła na okres, o którym niewiele wszyscy wiedzieliśmy. To okres pandemii, wojny na Ukrainie, a także galopujących cen. Jednak mimo wszystko, mimo tych wielkich przeciwności, chciałbym Państwu powiedzieć, że 1 lipca 2023 roku tramwaj linii 41 powrócił do miasta Pabianic i Ksawerów. Na pamiątkę zakończenia inwestycji kilkanaście osób związanych z jej realizacją podpisało specjalny akt zakończenia budowy, otrzymując jednocześnie pamiątkę z rąk prezydenta Grzegorza Mackiewicza. Były to kostki brukowe z fragmentu ulicy Zamkowej z podziękowaniem za wkład w realizację inwestycji. To jest to, czego chcieliśmy się pozbyć ulicy Zamkowej, a posłużyło nam za pamiątkowe statuetki. Część kostki pozyskanych z Zamkowej będzie za chwilę wbudowana w stary rynek, ale część dla tych, którzy pracowali w tej inwestycji, będzie stanowiła pamiątkę po wsze czasy. Jako pierwszy otrzymał ją partner inwestycyjny, wójt Ksawerowa Adam Topolski. To naprawdę była wielka odwaga pana prezydenta, że parł do tego, by ten remont zrobić. Dziś proszę zauważyć, tramwaj nie dociera do Aleksandrowa, do Żgowa, do Tuszyna, do Ozorkowa, do Lutomierska. Z gmin wiejskich zostaliśmy tylko my, jako gmina Ksawerów, która podjęła się tak poważnego wyzwania. Statuetkę odebrali również przedstawiciele marszałka województwa Grzegorza Schreibera, prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, wykonawcy inwestycji z firm Progreg, Włodan i MPK Łódź, wojewódzka konserwator zabytków, a także starosta pabieński Krzysztof Habura, skarbniczka miasta Katarzyna Muszyńska oraz m.in. Marcin Chmielewski, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, który wraz z wiceprezydentem Markiem Gryglewskim pilotowali inwestycje przez cały okres jej realizacji. Prezydent Grzegorz Mackiewicz otrzymał od swoich zastępców pamiątkowy bilet tramwajowy w dużym formacie. Następnie podpisany akt zakończenia budowy razem z folderem z historią linii tramwajowej w Pabienicach, pamiątkowymi biletami i pocztówkami trafił do specjalnej kapsuły, która w przygotowanym miejscu tuż przed wejściem do Pabieńskiego Muzeum uroczyście umieszczona została przez prezydenta Mackiewicza i wójta Topolskiego i zabezpieczona pamiątkową płytą z napisem na pamiątkę przebudowy ulicy Zamkowej linii tramwajowej z Pabianic do Łodzi, Pabienice, wrzesień 2023.
Całkowita wartość projektu tramwajowego zamknęła się w kwocie 191 770 000 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 99 714 000, z czego 11 800 500 zł to środki z budżetu państwa. Pozostałe niemal 88 milionów to fundusze z Unii Europejskiej. Samo miasto wyłożyło na inwestycje z własnego budżetu 82,5 miliona złotych. Rada Miejska na uroczystej sesji w murach dworu Kapituły Krakowskiej przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Pabianic Towarzystwu Przyjaciół Pabianic, stowarzyszeniu, które w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Odznakę wraz ze stosowną uchwałą i pamiątkowym dyplomem odebrała prezes stowarzyszenia Anna Leśniak. Nie można było sobie wymarzyć piękniejszej okazji na jego uzyskanie, jak właśnie 60-lecie funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Wiele pięknych słów już tu dzisiaj padło. Pewnie niektórzy z Państwa dowiedzieli się ciekawych rzeczy o tym, jak na przestrzeni 60 lat funkcjonowało to stowarzyszenie. Tworzyli wspaniali, zaangażowani ludzie. Już kilka pokoleń tych osób. Nie wszyscy mogą być tutaj dzisiaj z nami, ale pozwólcie Państwo, że korzystając z okazji, że mamy przed sobą tak szacowne grono, podziękuję chociaż kilku z nich, a mianowicie dwóm poprzedzającym mnie panią prezes, a więc pani Annie Teodorczyk, pani Jolancie Pusz i wieloletniemu i obecnemu wiceprezesowi panu Waldemarowi Boryniowi. To oni tworzą trzon tego towarzystwa. Pomysł założenia towarzystwa zrodził się na trzecim zjeździe absolwentów liceum imienia Jędrzeja Śniadeckiego 25 czerwca 1962 roku. Nowe stowarzyszenie na starcie rok później przyjęło nazwę Towarzystwo Przyjaciół Pabianic. Już w pierwszej kadencji powstało wiele ważnych inicjatyw. W 1967 roku z inicjatywy towarzystwa powołano Państwową Szkołę Muzyczną, która nadal kształci muzycznie pabianiczan. Rok później towarzystwo zorganizowało po raz pierwszy Pabianickie Dni Kultury. Wielkie przedsięwzięcie, angażujące wszystkie miejskie instytucje i wiele sąsiedzkich. Przez kolejnych 10 lat towarzystwo było głównym organizatorem tej masowej imprezy kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Pabianic. A w 1979 roku Pabianickie Dni Kultury zostały przekształcone w Dni Pabianic, które są organizowane do dziś. W 1984 roku ówczesna prezes Wanda Lelonek stanęła na czele Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości, zwanego Pomnikiem Legionisty. Zrekonstruowany odsłonięto 11 listopada 1989 roku. W czasie prezesowania towarzystwu przez Alicję Dopat w latach 89-99 priorytetem stała się działalność historyczna. W obrębie towarzystwa powstaje Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego, które organizuje cykl wieczorów historycznych. Ważnym wydarzeniem było wydanie 3 roczników Pabianicjana, zawierających cenne dla świadomości historycznej mieszkańców artykuły dotyczące historii Pabianic. 2 kadencje prezesury Anny Teodorczyk otwierają Towarzystwo na Młodzież. Towarzystwo wspólnie z PTT jest organizatorem 12 rajdów pieszych z cyklu Pamięci Znanych Pabianiczan. Wybierając na patronów Pabianiczan powszechnie szanowanych o życiorysach wzrośniętych w naszą historię, towarzystwo budzi pamięć historyczną i lokalną dumę. Zabiega także o materialne utrwalenie tej pamięci, fundując okolicznościowe tablice pamiątkowe. Sztandarową imprezą towarzystwa jest rajd rowerowy organizowany od 2001 roku, najczęściej w ramach Dni Pabianic, ostatnio podczas obchodów Dnia Dziecka. Pomysłodawcą oraz inicjatorem tego rekreacyjno-turystycznego przedsięwzięcia był profesor Jan Berner. Formuła na przestrzeni tych lat mocno ewoluowała. Obecnie w rajdzie uczestniczy już ponad 1000 osób, głównie dzieci i młodzież. Jest też więcej nagród w postaci rowerów. W sumie w minionej kadencji towarzystwa dzięki sponsorom i dofinansowaniu ufundowano 86 rowerów. Do dzisiejszego dnia działalnością Towarzystwa Przyjaciół Pabianic kierowało 7 prezesów. Przez pierwsze 20 lat była to pani Sabina Spychała. Następnie pani Wanda Lelonek, dyrektor drugiego liceum.
pani Alicja Dopat, historyk, kustosz Muzeum Miasta, pani Anna Teodorczyk, prezes oddziału PTTK Pabianice, pan Adam Maczak, sekretarz miasta, pani Jolanta Pusz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 13 i pani Anna Leśniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem społecznym, przez które przewinęły się setki pabianiczan. Obecnie zrzesza ono 60 członków. To osoby pełne pasji, talentów, pomysłów, energii, ale są to przede wszystkim osoby kochające miasto. To animatorzy życia społecznego oraz kultury, którzy pracowali i pracują całkowicie bezinteresownie. Ja jestem przekonana, że cały czas w tym stowarzyszeniu są i będą ludzie niezwykle oddani naszemu miastu. Ludzie z pasją, społecznicy, lokalni patrioci. Jestem przekonana, że tak jak dotychczas będziemy robić wszystko na rzecz naszego ukochanego miasta i jego mieszkańców. Wnioskodawczynią uhonorowania Towarzystwa Przyjaciół Pabianic tytułem Zasłużony dla Miasta Pabianic była zastępczyni prezydenta. Najważniejsze w tych ludziach, którzy należą do Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, jest to, że oni kochają nasze miasto, że oni oddają temu miastu całe swoje serce, że my tak naprawdę powinniśmy się cały czas od nich tego uczyć, tej miłości do miejsca, w którym się urodziliśmy, w którym się wychowujemy, w którym mieszkamy. W Towarzystwie Przyjaciół Pabianic jest bardzo wielu wybitnych pabianiczan, ludzi, którzy mają ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, mają wiele umiejętności i te umiejętności właśnie wykorzystują na to, żeby to miasto się rozwijało, ale także kultywują przez to historię tego miasta, pomagają nam zrozumieć wiele rzeczy, kochają to miasto takim, jakim jest, ze wszystkimi kolorami i barwami. Także uczycie nas, drodzy Państwo, tego, że to jest nasz dom, a do tego domu zawsze warto wracać, bo tutaj jest nasze serce, tutaj są nasze emocje i tutaj jest to, co dla nas jest najważniejsze. Liczne gratulacje oraz serdeczne życzenia złożyli zaproszeni goście. Na koniec uroczystego spotkania prezydent wręczył prezes towarzystwa klucze do miasta na rozpoczynające się Dni Pabianic. W chwili obecnej przekazujemy te klucze, rozpoczynając jednocześnie 45. Dni Pabianic. Oddajemy w Wasze ręce nasze miasto aż do niedzieli, do późnego wieczora. Niech taniec, śpiew, zabawa i radość królują w Pabianicach przez te dni i wszystkie następne. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję i wszystkim mieszkańcom. 25 sierpnia 2022 roku umieszczono akt erekcyjny w fundamentach budynku i zalano betonem. Rok później, 4 września 2023 roku, podczas inauguracji roku szkolnego uroczyście otwarto inwestycję, którą jest powiatowa hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1. Mamy to. Wybudowaliśmy drugą powiatową halę sportową, halę oczekiwaną przez środowisko oświatowe, sportowe, ale też i przez mieszkańców naszego miasta. Bo tych obiektów sportowych, które w sumie pomagają naszej młodzieży utrzymać dobrą formę, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, są niezwykle potrzebne, nie jest za wiele. No, w tym roku pan prezydent wybudował piękną halę na ulicy Grabowej Sępołowskiej. Teraz przyszła kolej na samorząd powiatowy. Podczas przygotowanej prezentacji starosta Krzysztof Habura omówił historię powstania nowej hali i przedstawił jej walory. Jest to sala właśnie usytuowana w kierunku zachód, przeszklona po obu stronach dla uzyskania równomiernego oświetlenia. Arena sportowa 40x20. Boisko do piłki ręcznej, 3 boiska do koszykówki, boczne, jedno główne, siatkówka, ale przydzielona również kotarami, co pozwala przeprowadzać 3 zajęcia sportowe jednocześnie. Zaprojektowała firma nam również ściankę wspinaczkową wewnątrz, na zewnątrz, także tutaj młodzież będzie mogła się wykazywać. I cały obiekt to właśnie sala sportowa, w której się znajdujemy i przyległa do niej strefa zaplecza.
o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-magazynowej. I tutaj właśnie znajdują się ogólnodostępne toalety, biuro, pokój trenerów, pomieszczenie zawodów, zaplecze techniczne, a też 3-4 szatnie z przyległymi sanitariatami. Hala sportowa została dofinansowana z dwóch źródeł. Ponad 10 300 000 zł pozyskano w ramach Polskiego Ładu, a bez mała 5 200 000 to dofinansowanie ze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Hala została zbudowana w technologii pasywnej. Nowoczesna, ekologiczna, o niskim zapotrzebowaniu na energię, o wysokim standardzie energooszczędności ciepło, której odzyskiwane będzie z wentylacji. Chodziło o to, żeby być może w pierwszym etapie ona będzie więcej kosztowała, ale później koszty eksploatacji będą znacznie mniejsze. Przy hali sportowej jest duży parking. Elewacja budynku ozdobiona została dwoma muralami wykonanymi przez Adama Wirskiego-Kruka. Dodatkowo w planach jest budowa boisk od strony zachodniej oraz bieżni od strony północnej. Podczas uroczystości otwarcia obiektu starosta wręczył podziękowania osobom, które były zaangażowane w budowę. Szkoła podstawowa nr 5 była gospodarzem miejskiej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024. Naukę w placówkach podległych miastu rozpocznie około 4000 uczniów szkół podstawowych, w tym 520 w klasach pierwszych. Do miejskich przedszkoli uczęszczać będzie 1700 przedszkolaków. Drodzy Państwo, to na Waszych barkach będzie leżał ciężar ich edukacji, dbania o to, żeby ich rozwój był dynamiczny i wraz za rozwojem i nauką również szła spod pasją. Prezydent nawiązał również do aktualnej sytuacji finansowej w szkolnictwie. Z niepokojem patrzymy na 2024 rok, przede wszystkim w zakresie tego, co się dzieje z minimalnym wynagrodzeniem, a jednocześnie co się dzieje z pensją nauczyciela. Może to było mocniej powiedziane na otwarciu roku szkolnego w powiecie, natomiast chyba wszyscy mamy wielką nadzieję, że w niedługim czasie w końcu postrzeganie zawodu nauczyciela się zmieni. I tego Wam wszystkim życzę na ten nadchodzący czas, niezależnie od tego, co się stanie 15 października. Ufam, że w końcu ktoś dostrzeże, że wynagrodzenie nauczyciela w zasadzie zaczęło się pokrywać z minimalną krajową. W tym roku, jak przyznał prezydent, nakłady finansowe miasta na oświatę przekroczyły 50 milionów złotych. Natomiast dofinansowanie z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej wynosi 45 milionów, czyli 5 milionów mniej. Grzegorz Mackiewicz zwrócił się również do rozpoczynających nowy rok szkolny uczniów. Droga młodzieży, przed Wami na pewno piękny okres. Ja pytałem, wchodząc tutaj, czy są zadowoleni, że rozpoczął się rok szkolny. Odpowiedzieli, że tak. Nawet zdobyli to radośnie, chociaż nie do końca im wierzę. Ale życzę Wam, żebyście, kiedy spotkamy się w czerwcu, były tak samo uśmiechnięte jak dzisiaj. I aby Wasze oceny świadczyły o tym, że zdobyliście fantastyczne postępy w nauce. Moi drodzy, rok szkolny 2023-2024 uroczyście w Pabianicach otwiera. Dziękuję. W dalszej części uroczystości nominację na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 prezydent wręczył Aleksandrze Czestkowskiej, która po odejściu na emeryturę poprzedniego dyrektora Jerzego Kaczmarka pełniła jego obowiązki. Ponadto awanse na nauczyciela mianowanego odebrało 38 pedagogów. W tym gronie znaleźli się zarówno nauczyciele z przedszkoli, jak i podstawówek. Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego zakończył program artystyczny przygotowany przez gospodarzy uroczystości uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.
Punktem kulminacyjnym 45. Dni Pabianic była niedzielna impreza na polu golfowym A&A Arkadia, na które z godziny na godzinę przybywało mieszkańców Pabianic. Ich szczytowa liczba niewątpliwie przypadła na godzinę 18, kiedy na scenie pojawił się Jam, najważniejszy zespół w historii polskiej muzyki rockowo-bluesowej. Fanów tej kultowej grupy nie brakowało, zarówno starszych, jak i młodszych. Super! Zresztą dla mnie Jam i Tadziu Nalepa, czyli wiemy Breakout, no to jest, nie ma zastępców, nie ma niestety. Wspaniale, wspaniale. Specjalnie dla nich pan przyszedł na... Zdecydowanie. Przyszedłem dzisiaj właśnie tutaj głównie na Jam, ponieważ w sumie, no chyba nie grali u nas w mieście, jeszcze nigdy, a przynajmniej nigdy za mojego życia. Więc właśnie przyszedłem tutaj sobie posłuchać tego zespołu. Jam to jest jednak zespół, który każdy zna, no i myślę, że każdy też lubi, no. No to są taki typ muzyki po prostu, że myślę, że każdy trochę potańczy, każdy trochę posłucha, nawet jak tam chodzi gdzieś po jakichś tych straganach, to fajnie jest posłuchać tego i popatrzeć na legendy polskiej muzyki. Widok ludzi stojących po horyzont na polu golfowym ogromnie cieszył również organizatorów, czyli miasto Pabianice oraz Miejski Ośrodek Kultury. To dowód, że gwiazda wieczoru była jak najbardziej trafiona. Ja się zastanawiałem, czy po Zaleskim and Company będzie jeszcze możliwość ściągnąć takie tłumy, ale jak widać, Jam jest ponadwiekowy i łączy pokolenia, i tu są naprawdę wszyscy, którzy kochają taką muzykę. Czekamy na to cały rok. To jest nasza wielka, taka flagowa impreza, święto miasta, i staramy się, żeby zaprosić tutaj wszystkich Pabianiczan bez względu na wiek, bez względu na to, jaką muzykę lubią, żeby każdy znalazł coś dla siebie, więc te tłumy bardzo cieszą, to znaczy, że trafiliśmy w gusty. Koncert, który trwał nieco ponad 2 godziny z bisami, bo publiczność nie tak szybko chciała puścić swoich idoli, to przekrój całej twórczości. W repertuarze nie mogło zabraknąć takich hitów jak m.in. Wehikuł Czasu, Whisky, Sen o Wiktorii, Do Kołyski, Czerwony jak Cegła, przy których słychać było interaktywność publiczności. Zespół Jam nie był jedyną gwiazdą tegorocznego święta miasta. Na scenie pojawił się też rodzimy Proletariat. Panowie jak zwykle dali czadu, bo zawsze grają na maksa w myśl kilku zasad. Wolność, równość i demokracja. Grupa podczas godzinnego występu zaprezentowała utwory od tych najstarszych po najnowsze. Te ostatnie pochodzą z nowej płyty Ząb za ząb. To zdecydowanie jeden z najmocniejszych albumów grupy. Ona jest osadzona stylistycznie i jakby koncepcyjnie w tym, co robi Proletariat po prostu, bo Proletariat jest takim głosem sumienia narodu. Może to przerost formy trochę nad treścią, to co mówię w tej chwili, ale my przynajmniej, nasz koncept wyraża takie odczucia. Jesteśmy tymi, którzy potrafią głośno powiedzieć to, o czym inni myślą. I taka zasada nam towarzyszy od samego początku, od kiedy powstał zespół. I myślę, że ta płyta, chodzi o Ząb za ząb, jest emanacją wszystkiego tego, o czym ludzie myślą, o czym rozmawiają między sobą, a czego nie uzewnętrzniają czasami. I tak jak powiedziałem, naszym zadaniem jest to, żeby powiedzieć głośno to, co uważamy, a uważamy to, co uważają ludzie, którzy tworzą nasze środowisko, nasze otoczenie. Wcześniej na scenie wystąpili również nasi lokalni wykonawcy, czyli zespół Pewex. Dla nich ten koncert był szczególny, bo... Że 40 lat minęło. Muzyczne, a kostne to mamy z ponad ćwierć wieku, jakbyś tak pododawał. Po kilku latach przerwy zespół wrócił do wspólnego muzykowania, poszerzając skład o instrumenty klawiszowe. Obecnie pracują nad nowym materiałem, ale w trakcie 45. Dni Pabianic zagrali swoje największe przeboje. Zdrowy rock amerykański lat 80. z domieszką jeszcze zdrowszego rocka angielskiego, brytyjskiego, jak tak, Police, tak, jak U2. O, Matko Święta. No to nawet brzmi Pewex. Tak. Trochę art rocka, trochę progresywnego, ale tak troszeczkę. Tego nie wiedziałem. Jak nie wiedziałeś? Bo nie słuchasz, jak się mówi. Ale własne utwory? Tylko gramy własne. Nie skoverowaliśmy żadnego numeru, nie dlatego, że nam się nie podobają. Bo nie potrafimy. Tak, bo nie umiemy grać, a nikt nam nie zarzuci, że swoje numery źle gramy, więc...
scena należała również do Miejskiego Ośrodka Kultury, który zaprezentował fragment ostatniej, czwartej edycji Jestem Kobietą. Był to m.in. pokaz mody w wykonaniu niecodziennych kobiet dnia codziennego. Jeśli już mowa o paniach, to jak zawsze na Dniach Pabianic swoje umiejętności taneczno-choreograficzne oraz kobiece wdzięki prezentowały grupy ze strefy ruchu. Konferansjerami, którzy nie tylko zapowiadali kolejnych występujących, ale sami świetnie na niej wypadli, byli Filip Cembala, aktor i wokalista, oraz ciocia Joanna Kołaczkowska, aktorka teatralna i kabaretu Hrabi. Imprezę zakończyła trzecia gwiazda, jeden z czołowych polskich producentów muzycznych i DJ, Gromi. Zajmuje się on tworzeniem muzyki klubowej. Jego występ to mega muzyczne show z efektami i energią, które kupuje młodzież, co było widać przed sceną. Oprócz występów głównych gwiazd Dni Pabianic oraz naszych rodzimych wykonawców, czas spędzony na polu golfowym w otoczeniu przyrody umilały też atrakcje przygotowane przez licznych wystawców. Niewątpliwie, jak zawsze na tego typu imprezach plenerowych, dużym powodzeniem wśród pabianiczan cieszyła się bezpłatna strefa zdrowia. Z jakich badań mogą skorzystać pabianiczanie? Przede wszystkim spirometria, glukoza, czyli poziom cukru we krwi. Możemy też zrobić lipidogram. Oraz oczywiście skonsultować się ze specjalistą, żeby zobaczyć tak naprawdę różne dziedziny, ale też bardzo ważny jest pomiar ciśnienia, który oczywiście wpływa jako choroba cywilizacyjna w tej chwili na długość naszego życia. Do badań profilaktycznych zachęcało również Pabiańskie Centrum Medyczne. Placówka na stoisku również oferowała bezpłatny pomiar ciśnienia i glikemii. Ale na tym nie koniec. Była również maskotka szpitala, miś Zdrowitek, który z badaniami oswajał przede wszystkim najmłodszych. A jeśli już mowa o dzieciach, to strefa atrakcji dla nich była różnorodna. Zabawa na dmuchańcach, piana party oraz happening malarski City Graffiti. Malujemy dzisiaj pabianice. Sprowadziliśmy specjalne konstrukcje, na których na płótnie dzieciaki, mieszkańcy miasta mogą pomalować to miasto, jak by chcieli, żeby wyglądało. I jak widzicie, efekt jest oszałamiający wręcz. Jakby pabianice tak wyglądały, no to byłoby cudownie, kolorowo. Co najczęściej malują? Jakie murale? Co przedstawiają te murale? Minionki malują ptaki, malują koronę pabianicką, malują motyle, ptaki i chcą, żeby to miasto tak właśnie kojarzą, bo jednak to, co jak rozmawiałem, najbardziej im się nie podoba kolor czarny. Chcieli, żeby to miasto było kolorowe. W malarskim przedsięwzięciu oprócz dzieci chętnie swoje wizje miasta przedstawiali też ich rodzice oraz seniorzy. Ofertę dla dzieci przygotowali również wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Niewątpliwie atrakcją były też alpaki. Przyjechaliśmy tutaj właśnie dzisiaj z Dobronianki na Dni Pabianic wraz z naszymi cudownymi alpakami, które są wizytówką naszego obiektu, naszego minizo, które mamy mnóstwo zwierząt. Tutaj są akurat dziewczynki, cztery dziewczyny, są to zwierzęta stadne, dlatego takie mamy piękne tutaj stado. Nasze kochane alpaczki mają 3 latka. I są to dziewczynki, mają takie właśnie piękne barwy, właśnie takie łaciate. U nas bardzo dużo można spotkać alpaczek właśnie na naszym obiekcie. Też mieliśmy ze sobą marcheweczkę, którą dzieci mogły i dorośli karmić też zwierzątka, ale alpaczki są wielkimi łakomczuchami, także ta marchewka poszła i nomik. I jak widać, już są tak najedzone, że teraz sobie odpoczywają na piaseczku, w którym uwielbiają się również tarzać, taką suchą kąpiel sobie robią. Mają też piękną trawkę, którą oczywiście sobie również poskubały i z niej skorzystały, ale już tak się najadły, że teraz tylko im zostaje odpoczynek. Na stoiskach można było również zapoznać się z ciekawymi informacjami dotyczącymi naszego miasta. Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic na swoim stoisku ma coś dla starszych i coś dla młodszych. Dla starszych jest to wystawa o pabiańskich skarbach i o klubach sportowych, a dla młodszych jak zwykle malowanki, krzyżówki, puzzle, a także możliwość odbijania pieczęci lakowej. Ponadto swoją działalność zaprezentowały pabiańskie placówki, m.in. Centrum Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Środowiskowy Dom Samopomocy czy Powiatowy Urząd Pracy. Głównymi organizatorami imprezy były miasto Pabianice i Miejski Ośrodek Kultury, a partnerami strategicznymi Centrum Handlowe Tkalnia i Grupa A&A Holding. Na relacje z 45. Dni Pabianic, z tego co działo się na polu golfowym A&A, zapraszamy do programu Puls Miasta.
Uroczyste przecięcie wstęgi było jednocześnie symbolicznym otwarciem nowo wyremontowanej linii tramwajowej i sygnałem rozpoczęcia święta ulicy Zamkowej. Dokonali tego wraz z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem i jego zastępcą Markiem Gryglewskim, nie jak to bywa dość często osoby z grona VIP-ów, a zwykli pabieńczanie z różnych pokoleń. Specjalną piosenkę o powrocie tramwaju na linię 41 zaśpiewał chór Incanto pod dyrekcją Magdaleny Chudzieczek-Cieślar. Moi kochani, czekaliśmy, w końcu się doczekaliśmy. Tramwaj w Pabianicach powstał 122 lata temu, po 4-letniej przerwie. Od 1 lipca wozi nas wszystkich na zupełnie nowej, zmienionej ulicy Zamkowej i dlatego od tego roku będziemy również świętowali jej nazwę i będziemy się tutaj, myślę, co roku spotykać. To fantastyczna inicjatywa pani prezydent. Olu, jak się z tym czujesz? Gdzie jest Ola? No cudownie się z tym czuję i słuchajcie, już myślę, że to święto z nami zostanie i róbmy tak, żeby ta Zamkowa tego jednego dnia była taka piękna, wyjątkowa, żeby żyła, tętniła. Oczywiście ona żyje i tętni życiem cały czas, ale żeby ten dzień był taki świąteczny. I ten świąteczny dzień rozpoczęła parada tramwajów, które od najstarszego do najnowocześniejszego ustawiły się przed zamkiem. W sumie było to 7 tramwajów, które z zaciekawieniem oglądali i można powiedzieć zwiedzali liczni pabieńczanie, zwłaszcza te wiekowe. Paradę odpiewał Lil Pop II, wagon prawie stuletni, bo z 1929 roku. Następnie za nim pojechał nieco nowszy, ale nadal dosyć wiekowy wagon Lil Pop 3 z roku 1939 roku. Kolejno ustawiły się wagony 5N w składzie z 5ND z początku lat 60. Wagon GT6 również z początku lat 60. Klasyczny skład Konstali 805, który możemy kojarzyć z lat 80., a za nimi wagony najnowsze we flocie MPK Łódź, to jest PESA 122N z 2008 roku, czyli taka jak w tej chwili jeździ na linii 41 od 1 lipca i najnowszy nabytek MPK, czyli Modelus Gamma z 2023 roku, a więc mocno współczesny pojazd. Zabytkowe tramwaje Lil Pop 3, GT6 i dwuwagonowy skład 5N i 5ND kursowały między krańcówkami Pabienice Wiejska, Chocianowice i Kea jako bezpłatna linia 41 bis. Wszystkie były wypełnione po brzegi, zajęte miejsca zarówno siedzące, jak i stojące. Na święto zamkowej przygotowano specjalne pamiątkowe broszury, pocztówki oraz okolicznościowe bilety, które rozdawano również pasażerom, którzy skorzystali z oferty podróży trzema zabytkowymi pojazdami. Podróżującym tramwajami czas umilała muzyka na żywo. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaliśli perek w słońcu, kolorami całej ziemi. Pabieńczani, którzy przejechali zabytkowymi tramwajami lub ci, którzy nie wybrali się w podróż, mogli odwiedzić stoiska ustawione wzdłuż ulicy Zamkowej, czy na przykład obejrzeć pokaz mody z dawnych lat, który odbywał się przed Centrum Handlowym Echo. Ale to nie wszystko, co przygotowali organizatorzy na święto ulicy Zamkowej. Od godzin popołudniowych na scenie koncertowały zespoły, a w Parku Słowackiego zorganizowano specjalną strefę dla dzieci. Dalszą część święta ulicy Zamkowej stanowił kilkugodzinny festyn rodzinny, w ramach którego przygotowano różnorodne atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych. Przede wszystkim od samego początku do końca pabieńczanie mogli liczyć na różne gatunki muzyki, która płynęła ze sceny ustawionej naprzeciwko zamku. Z mini koncertami wystąpili na niej przede wszystkim lokalni artyści, ale... Tak, nie tylko lokalni, ale artyści, którzy tutaj w Pabianicach, nie wiem, śpiewają, którzy tutaj w Pabianicach są, bywają, przede wszystkim pabianiczanie, ale także osoby, które, nie wiem, związane są z Pabianicami albo gdzieś są z okolic Pabianic. Także mamy bardzo, bardzo różny repertuar, od rapu, przez rocka,
I Bychlewianka będzie dzisiaj na scenie, także będzie masa różnej muzyki. I tak wystąpili przedstawiciele Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli zespół Kaskady, Kapela Podwórkowa Dobrzanie oraz wokalnie grupa teatralna Spektrum. Z lokalnych kapel koncerty dały zespoły Good Time oraz Hayes Acoustic Trio, a z przyjezdnych łódzki Sweet and Hot Jazz Band oraz grupa Cox z Jaworzna. Zaśpiewała też młoda pabieńska wokalistka Weronika Borowiec. Ekspresyjnego czadu na scenie dali natomiast raperzy w ramach 11 edycji Rap Lokal Pabianice. Za każdym razem przed sceną występujący mogli liczyć na swoje wierne grono fanów. Ponadto, jak to na festynie, można było skorzystać z atrakcji przygotowanych wzdłuż ulicy Zamkowej. Były stoiska, na których można było skosztować różnych smakołyków, zapoznać się z ofertami firm i działalnością choćby stowarzyszeń. Przed Centrum Handlowym Echo na skonstruowanym wybiegu modelki i modele prezentowali się w kilku pokazach mody. Dla fanów motoryzacji nie lada gratkę przygotowała sekcja motorowa PTC Jantoń. Oprócz wystawy zabytkowego motoryzacyjnego sprzętu przy prząśniczkach, członkowie sekcji przejechali swoimi maszynami ulicą Zamkową. Wśród nich znalazł się też Tomiś, czyli maskotka kina Tomi, które również w ramach święta zorganizowało plenerowe kino z pokazami filmu o Zamkowej. Przed muzeum natomiast można było zapoznać się z wystawą planszową o historii tramwaju w Pabianicach. Z myślą o najmłodszych w Parku Słowackiego stworzono strefę dla dzieci, a w niej zabawy, gry i animacje przygotowane m.in. przez chrześcijańską misję społeczną Teen Challenge Pabianice. Do wspólnego spędzania wolnego czasu zachęcało też ABC Centrum Logopedii, Rozwoju i Terapii. Malujemy buźki, naklejamy tatuaże, można się pobawić robotami, można przeprowadzić jakieś doświadczenia, czyli jakiś eksperyment. Zapewne najwięcej emocji i radości wywołała przygotowana przez centrum piana party. Z kolei dla tych, którzy nie lubią być mokrzy, była sucha taneczna zabawa. Pabieńskie Szkoły Tańca Eskadra i Strefa Ruchu rozkręciły imprezę energiczną uliczną zumbą. Równie dużo działo się też w pasażu Centrum Handlowego Tkalnia, ponieważ przypomnijmy, Święto Ulicy Zamkowej to impreza, która wpisała się w tegoroczne obchody 45. Dni Pabianic, dlatego nie mogło zabraknąć atrakcji przygotowanych w tamtej części miasta. A były to przede wszystkim występy na małej scenie. I tak zagrał zespół Soul and Emotion. Jumpstyla zatańczyli podopieczni Filipa Cybulskiego, instruktora z MOK-u, oraz zaśpiewał Nathan Włoch. Były też pokazy w wykonaniu uczennic ze szkoły gimnastyki artystycznej Pasja. A na parkingu tkalni stanęło wesołe miasteczko, były też smakołyki w strefie gastronomicznej. Drogie panie, jak wam się podoba Święto Ulicy Zamkowej? Jak oceniacie tę imprezę? Bardzo fajnie, wszystko jest fajnie, tylko nie ma miejsca, nie ma gdzie usiąść. No, krzeseł. No i na bolączkę, ale tak to super. To fajnie, tak. No jest dużo jedzenia, fajna scena, fajne konkursy, jest bardzo fajnie. Jest super muzyka, super widownia, jest tutaj super. Podoba nam się bardzo i takich uroczystości powinno być więcej, bo u nas w Pabianicach mało się dzieje. To najbardziej tutaj fajnego jest na tym świecie. No my tak dopiero idziemy. My przyszły, ale to wszystko fajne. Dla dzieci bardzo dużo imprez, no i muzyka elegancka, także można pobawić się ładnie. Super. A wypięty takich, tak było zabaw u tych robionych. No. Czy to święto powinno zostać co roku? Powinno. Jak najbardziej. Myślę, że wiele miast ma święta swoich ulic. Nasza Zamkowa no, przez kilka lat była w remoncie. Po tym remoncie, no jak gdyby mamy takie trochę drugie życie tej Zamkowej. Ta ulica wypiękniała, do tego ta zieleń, kwiaty. I myślę, że jak każde duże miasto, my też na takie święto zasługujemy. I mam nadzieję, że to święto będzie kontynuowane i że zawsze będziemy mogli tego dnia przyjść na ulicę Zamkową i poświętować. Święto Ulicy Zamkowej zorganizowało miasto Pabianice wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Zarządem Dróg Miejskich przy współpracy licznych partnerów. Na relacje z imprezy zapraszamy do Pulsu Miasta. Święto głównej ulicy miasta zakończył nocny bieg i marsz Nordic Walking ulicą Zamkową. To wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Wszystko Gra Pabianice.
O godzinie 22.30 na starcie stanęło 194 uczestników, zdecydowaną większość stanowili biegacze. Stawkę otwierali prezydent Grzegorz Mackiewicz i wiceprezydent Marek Gryglewski oraz szefostwo Pabiańskiego Centrum Medycznego, prezes Witold Olszewski i dyrektor Adam Marczak. Biegacze i kijkarze mieli do pokonania dystans 4,1 km, nieprzypadkowo nawiązujące do numeru tramwaju 41 kursującego w Pabianicach. Uczestnikom biegu dopingowali liczni Pabieńczanie i nie tylko, ponieważ w tym wydarzeniu udział wzięli również sportowcy spoza naszego miasta. Pętle trasy biegu od dworu Kapituły Krakowskiej do okolic ulicy Lutomierskiej trzeba było pokonać dwukrotnie. Już po pierwszej pętli uformowała się czołówka mocno wyprzedzająca pozostałych uczestników tego biegowego peletonu, ale byli i tacy, którzy do tego wydarzenia podeszli z dużym humorem, wykorzystując różnorodne atrybuty, aby ubarwić swój udział w tym historycznym biegu. Jako pierwszy linię mety przekroczył zawodnik Azymutu Pabianice Kacper Kurowski. Konkurencja bardzo dobrze. Tutaj zawodnik z naszego klubu z Azymutu Pabianice trzymał mnie bardzo długo, bardzo mocny finisz był, no i udało mi się ostatecznie wygrać. A skąd decyzja, żeby wziąć w takim okolicznościowym biegu udział? No lokalne święto, no to trzeba korzystać z takich okazji. Zwycięstwo Kacpra w biegu ulicą Zamkową miało wymiar jedynie prestiżowy, ponieważ nie prowadzono klasyfikacji miejsc zajętych przez poszczególnych zawodników. Każdy z biorących udział w wydarzeniu otrzymał pamiątkowy medal specjalnie przygotowany przez organizatorów.